Cześć wszystkim, to znowu Pan 7, to dalszy ciąg Advent Rising. Jesteśmy w bazie Seekerów. Naszą misją jest wykopać Seekerów z Aurelii. No i przy okazji ocalić ostatnią żyjącą ludzką kobietę. Okej, okay. Jaką mamy cel misji? Przeniknij do centrum, aresztu poszukiwaczy. Okej. Okay. Siema. Jeszcze żyjesz? O. I mało. Lubię skakać. Czy to mogę popsuć im? Nie mogę im popsuć nic, no to trudno, idziemy dalej. Amunicję mam? Amunicję mam? Przemiej ze sobą amunicję. Nie wiadomo ile botów rzuci na ciebie gra. Wtedy amunicja się przydaje. Wow, 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 wow. Okej, okay. Strzelają sobie w stopy. Wolą wysadzić sami siebie niż pozwolić mi dojść do siebie. Proszę nie strzelać. Strefa zakazu strzelania. Ej, 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 ej. Podoba ci się to? Mam nadzieję, że ci się podoba. Dostaniesz zaraz więcej tego. gro. Chyba coś się tam czai. Ta. Au, wow, wow, wow. Dużo seekerów. Wow, patrzcie, psują rzeczy dookoła. Cóż za next gen. Czekajmy, cofniemy. Przy okazji ten pan chce dostać coś. Na gwiazdkę. Że to nie jest idealny prezent gwiazdkowy, ale zawsze jakiś prezent. Dobra, dobra. Na... O, na dół. Okej. Okay. Czy nie, aresztanci są na dole. Całkiem sprytne posunięcie. Ze strony seekerów. Ej, ej, ej. Wszyscy czekają na swoją kolej. Ja mam właściwie poziom tych lodowych odłamków. Aż sobie sprawdzę. Moce. Odłamki. Czwarty, czyli... O, na piątym będą jeszcze większe obrażenia i zasięg. To się przyda. Więc skillujemy, skillujemy. Ej, 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 ej. A się to bije ładnie. Ten pan przeszkadza. Mówiłem, seekerzy nie mają w ogóle żadnego taktu. Tu. Puu. Aż przeniknąłem przez własną tarczę. Au, 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 au. Nic mi nie zrobicie. Ajaj, ajaj. Znam waszą słabość, seekerzy. Duża ilość tarcz. Się gubicie. Potraficie znaleźć drogi i nic nie potraficie zrobić. O! Jaki spryciarz rzucił granata. To mogło być całkiem niezłe. Gdyby nie to, że umarł. Hihihihihihi. A, tamtego tak nie skosimy chyba. Może zejdzie on łaskawie do nas? Może nie? A! Jest! Jest! Winda. Nie będzie miał wyboru. Okej, okay, tamten już nie wstanie. Ui! Dobra, to co możemy tutaj zrobić? Kolejne jakieś magiczne wrota? Okej, okay, osiągnęliśmy jakiś cel. Okej, okay, winda. Mam pomysł, zastrzelcie się sami, co wy na to powiecie? Ui!
Tu jeszcze jeden jest. Nie zostawimy go w potrzebie. To smutny by siedział do końca czegoś. Dobra, to chyba tędy, co? Więcej ich. Tak lepiej. Wow, co to było? Ty. Żadnych nierobaczych myśli o wstawaniu. Ja tu decyduję, kto staje, a kto nie. Niezłe miejsce. Coś mi mówi, że tutaj zaatakuje nas dużo robotów. Ile mam jeszcze do awansu na następny poziom? 80%. To jeszcze trochę zajdzie. A przy okazji, zobaczcie, mam już wszystkie masy wyżej. Jak fajnie. Nic to nam nie daje, ale... Znaczy daje nam to, że mamy wszystkie moce, ale... Tak używamy tylko dwóch, więc... Whatever. O, słyszycie to? Ja to słyszałem. Brzmiało jak jakiś robot. Pytanie gdzie? Może to tylko seekerzy walą głowami. A, tam jest. Teraz się nim zajmiemy. Zajmujemy naszego kaula. Nie chcę ciebie. Chcę jego. A może wiecie co? Najpierw to przypadujemy. Ja chcę tu dalej mieć osłonę. A tutaj dalej skilujemy odłamki. Wow. Wow, odbijają pociski. Coś za zwrot akcji. Ciekawe, czy potrafią odbić to. Chyba nie bardzo. Ała. To bolało. Nie powinien móc tak szybko nas zabić. Nie fair. Jeszcze chcesz? Zapewnię ci więcej emocji. Wreszcie sam chyba nawet nacisnął nam ten most. Jaki miły. O, tam jest też chyba kolejny robot. Most się zwinął. Czyżby tam się biły z tym robotem? Ła. Spokojnie. Co możemy tu wykombinować? Na nich. Myślałem, że to te duże. Pomyliłem się. Ła. O, jest i duży. Okej. Trzeba na niego uważać. Na tamtego pana też trzeba uważać. Ała. Trafił przenikać przez pancerza, znaczy osłonę. I dosyć bardzo bolą. Spryciarz odbija pociski. Co ja mu mogę zrobić? Mogę go spalować? Przy okazji tamci będą teraz mnie zaczepiać.
Nie chciałem w niego strzelić z kaula. Osłona, osłona, osłona. Już, już, pan. Irytujący są ci z laserami. Serio, jak może jednocześnie blokować pociski? Okej, dobra, nieważne, już nie może. Irytujący gość. Ale udało się go zdjąć w końcu. Co to tak skacze? Nie wiem. Dobra, zobaczmy. Daj więcej seekerów. Tam jest jeszcze jakiś robot. Ciekawe, kiedy odłamki mi awansują. Już nie mogę się tego doczekać. Okej, kolejny ten pan. No chodź, no chodź, no chodź. Wow, 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 wow. To nie było najsprytniejsze. Trzeba go tu zwabić blisko. Tam pod robotem się nie będę tym bił. No! To ja mówię. Albo wiecie co, od razu zdejmiemy tego robota. Dobra, to teraz słona. Chodź tu, no chodź. No, to chyba działa na niego. Nowoczesny atak wręcz oraz posłanie na niego odłamków. Chyba jedyny sposób na rozwalenie go. Nawiguj opadłe skały do bloku więziennego. Okej. Okay. Kolegu to nie miało nie oznaczać. Chyba to oznacza tyle, że po prostu musimy iść tędy. Że to powinno być przetłumaczone jakoś. Przejść przez opadłe skały do bloku więziennego? Coś takiego? Nie, cokolwiek. I nie żyją. To dobrze. Czy jakoś tędy przejdę? Nie, czekaj, tam nie chcę iść, bo stamtąd przyszedłem. No to idziemy tu. Łapcie ich, moje samonaprowadzające pociski zniszczenia. Tamten seeker aż tak się pogubił, że aż sam skoczył do lawy. Może zamieszanie robię. Ej, ty, ty. Lawa zabija, nie oszukuj. Mana się skończyła, czekajmy chwilę. Więcej ich jeszcze będzie? Nie wiem. Okej. Chyba powoli mi się kończą odwody. Mam nadzieję, mam przynajmniej taką nadzieję. Albo i nie. Najlepsza rzecz w seekerach jest taka, że zawsze jest ich więcej. Pytanie, czy ja to przeskoczę, czy się zabiję, próbując. A, tak lepiej. Już, już, starczy. Starczy tego, panowie, naprawdę. No zobaczcie, ile was już tu leży, no.
nie chcecie przyprawić swojej rasy o wymarcie. A ten pan z strzelbą jest groźny. Pomyślcie, że to są Gwiezdne Wojny, a ja jestem Jedi. Cokolwiek nie zrobicie, i tak nie zadziała. Nie oglądacie filmów. Naprawdę. Skoro mi to pokazują, to znaczy, że zapewne coś wyjdzie stąd brzydkiego niedługo. Nie, gra nie byłaby taka wredna. Nic takiego się nie stanie. Prawda? O, jego mama, jego to mamusia pokrzywdziła.